Witajcie kochani, cześć Tadziu. Dzień dobry, cześć. W naszym kolejnym odcinku, nie wiem, który to już jest, ale chyba piąty. Chyba tak. Coś takiego. Kochani, dzisiaj byśmy chcieli zarzucić taki temacik szukania Boga samego i w ogóle z miłości do Niego. Nie z uwagi na to, że kalkulujemy, tak, i tak robimy coś, dajemy dziesięcinę, dlatego, że Bóg nam tam odda, nie? My dajemy, Ty nam też daj. Sto razy tyle nam oddasz. Uważam, że to szukanie Boga dzisiaj, Boga samego i miłowania Boga samego jest też dzisiaj chyba trochę takie niezrozumiane i spłycone. Wielu ludzi dzisiaj szuka przepisów, nie? Jak coś tam uzyskać w ogóle od Boga, ale nie szuka tego Boga samego. Ja jakiś czas temu, niedawno nagrałam też taki filmik, ponieważ wiele osób na internecie zaczęło zadawać mi takie pytania, jak pokonaliście też długi. Tam generalnie ludzie pytali o taki ten największy dług Artura, więc w tym filmiku też nagrałam, że to wcale nie było tak, że my tam modliliśmy się w ogóle o jakieś anulowanie długów, w ogóle ogłaszając miłosierny rok Pana nad tak nami w ogóle i tak dalej. Po prostu nam się to przydarzyło. Taki cud się w ogóle wydarzył podczas naszego chodzenia w ogóle z Bogiem. Bo tak naprawdę to się wydarzyło w pierwszych latach naszego funkcjonowania, w pierwszych latach naszego chrześcijaństwa, więc no, jaką wiedzę też posiadaliśmy, jakie poznanie też mieliśmy, nie? Żadno. Tak, byliśmy młodymi w ogóle ludźmi w wierze. Ale to, czego się nauczyliśmy, to praktykowaliśmy w swoim życiu. W ogóle poznaliśmy Boga jako osobę i dalej z tym Bogiem funkcjonowaliśmy, szukając Jego jako osobę i przebywając też z Nim jako z osobą. Tak? Potem po latach mogliśmy powiedzieć, że w tym prostym dotykaniu Pana, w tym prostym chodzeniu z Bogiem przytrafił nam się cud. Tak? W sensie, o, możemy tutaj teraz dać werset biblijny: szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane, nie? Tylko że uważam, że dzisiaj jest pewnego rodzaju, ja bym to nazwała taka spekulacja też, nie? Że no dobrze, ja będę szukał Boga, nie? I wszystko inne będzie mi dodane i ludzie mają tutaj tą listę, co tam będzie mi dodane, nie? Ja szukam Boga, to Ty mi Boże daj to, to Ty mi daj to, to Ty, ale to też tak nie działa. Takie kalkulowanie, nie? Tak jak powiedzieliśmy na początku, dam Bogu kasę, a Bóg mi odda tam nie wiadomo co, nie? O, no to u nas się wydarzyło w taki sposób, że miłujemy Boga, tak? Zwiastując Jego Słowo. Miłujemy Boga, głosząc Ewangelię, a Bóg dał nam cud w postaci anulowania długu, nie? Tak. I uważam, że dzisiaj nie chcą ludzie złapać tego czegoś, w sensie kochać tego Boga samego, jako osobę. Być z Nim, ale nie kalkulując, tak? W sensie, że jestem dla Ciebie Boże. Żebym nawet miał, nie wiadomo, nie wiem, nie oglądać pewnych rzeczy, to jestem dla Ciebie. Jestem dostępny w ogóle dla Ciebie. Nie? Ja pamiętam, jak Malwina była niewierząca i to też jakby tamten okres czasu był dla mnie takim trudnym okresem, nie? I pamiętam, że ja zrobiłem taką sobie bardzo prostą kalkulację, że okej, jeżeli bym się z nią rozwiódł, jeżeli bym zakończył ten okres, że jesteśmy razem, generalnie wychodzę z niczym. Tak. I miałem to świadomość, w ogóle ja sobie popatrzyłem, okej, w ogóle stracę wszystko, co do tej pory mam, muszę zacząć od zera. I zobaczyłem, okej, dobra, to czyli ja kładę na szali w ogóle wszystko, co posiadam, nie? I zobaczyłem i popatrzyłem sobie tak, okej, w ogóle dobra, to wygląda tak, wyjdę i nic nie mam. To wyjdę i zacznę od początku. I wtedy pamiętam w ogóle jakby ciąg dalszych zdarzeń, gdzieś tam na nabożeństwie, jak Duch Święty powiedział do mnie taką rzecz: mam dla Ciebie prezent. Oczywiście w swojej zaburzonej głowie, ja już myślałem, że jakąś tam wizję będę miał, w ogóle coś mi tam, nie wiem, niesamowitą historię w ogóle, bo wszyscy wizję mają, nie? No to coś tam sobie będę miał.
I ja pamiętam, a wtedy wychodzi Malwina, oddaje życie Jezusowi. I jakby ja nie zakładałem w ogóle czegoś takiego, okej, okay, to ja zostawiam Malwinę w ogóle, bo nie wiem, bo dostanę, nie wiem, kolejnych 10 żon w ogóle, tak? Czy czegoś takiego. Tylko w ogóle rozumiem, w ogóle kocham tego Boga. Nie wiem, jak będzie, bo to ja nie wiedziałem, jak będzie. Czy będzie prosto, czy będzie łatwo, czy będzie trudno. Nie miałem pojęcia. Ja nie wykalkulowałem sobie w ogóle gdzieś tam kolejnych kroków. Wiedziałem, że będzie dobrze z Nim. Może być trudno, ale będzie okej z Nim, nie? I to jest właśnie taka rzecz, że ludzie trochę przechodzą jakby tą granicę takiej kalkulacji. To jakby się zatrudnili w firmie w postaci Królestwa Niebieskie, nie? Tak. To jest coś takiego. Zatrudniłem się, to teraz mi płać. Tak. Bo ja tu jestem, w ogóle to mi becelu, że no nie wiem, poszedłem kogoś tam, łapy położyłem, czy uzdrowiłem, czy uwolniłem kogoś, czy się w ogóle pojawiłem, to teraz mi płać. To w ogóle Jezus zrobił taką rzecz, że On wszystko jakby podciągnął do kwestii intencji. Tak. I teraz pytanie, co jest Twoją intencją? Naprawdę ten Bóg? Czy Twoją intencją jest to, że Ty chcesz posiadać? I wkręciłeś się do tego królestwa i w tym królestwie próbujesz zarzeźbić coś tam, nakręcić, żeby cokolwiek osiągnąć. Tak. Właśnie ja uważam, że jakby przeniesienie tego środka ciężkości na to, że okej, okay, najważniejszą osobą to jest ten Bóg. Tam jest, to On jest tą ucieczką, to On jest tym rozwiązaniem problemów. A nie, że my coś z Nim po prostu będziemy z Nim. To nawet głupio powiedzieć, że z Nim, po prostu sami coś robimy i teraz Ty nam za to po prostu zapłać. Ja pamiętam, w ogóle spotkałem wielu ludzi, którzy uważali tak. Jest napisane, że z Ewangelii żyć będą, nie? Tak. No i jak chodzą na ewangelizację, to teraz w ogóle będzie im kasa dawana. Mhm. To nie, w ogóle to jest inaczej. W ogóle z Ewangelii, czy z dobrej nowiny w ogóle żyjemy, bo ta dobra nowina jest taka, na przykład nie bój się, nie lękaj, tak. Jestem z Tobą, w ogóle nie będzie roniącej u Was i niepłodnej w ogóle. I to jest dobra nowina. I w ogóle no, z tego, jakby w stałokształcie tego zjawiska mamy żyć. A nie z tego, że pójdę na ewangelizację i ktoś mi dychę ktoś da, mi nie? Jeszcze dychę. Albo stówę dostaniesz, nie? I że teraz okej, okay, no to płaćcie mi, bo ja chodzę na ulicę. To nie tak. W ogóle ci ludzie, jak sobie gdzieś prześledziłem w ogóle historię ludzi, pamiętam Andrew Womacka, jak on opowiadał, że chodzili i grał na gitarze, głosił Ewangelię, a przecież Andrew Womack wcale nie jest taki wyrywny, nie jest jakaś taka strzałka ewangelistyczna, żeby tam głosił i mówi, pomidorami dostawali, połamali mu gitarę w ogóle. No ale on robił to z pasji. On chciał być, bo wiedział, że jemu było w tym stanie dobrze. Wyjść i opowiadać dobrą nowinę. Tak. A ludzie po prostu gdzieś gubią to i szukają, tak jak powiedziałaś, takich rozwiązań, że ktoś coś... przyjdę do Ciebie i powiem tak, słuchaj, mam to, weź mi rozwiąż problem. Tak. Wczoraj przeczytałam na internecie taki wpis takiej dziewczyny, że kiedy widzimy przed sobą dobrego muzyka, czy powiedzmy efektywnego biznesmena, no to co się za tym kryje? Lata praktyki, nie? Oczywiście. Lata ćwiczenia. I wiecie, są takie zasady żniwa. Jest zasada orania, żęcia, siewu i zbioru, tak? I to są takie rzeczy, których my w swoim życiu absolutnie nie pominiemy. I ja przez naprawdę bardzo długi okres swojego życia dałam przeorać moje serce. Dałam przeorać moje serce, bo wiemy też, że kiedy na spieczoną ziemię się rzuci ziarno, tak, no to niestety ono się w ogóle nie zakotwiczy w tej ziemi, nie wyda w ogóle owocu i tak, tak dalej. Pierwszy taki element w ogóle to jest ta miłość w ogóle do tego Boga samego, że ja w ogóle poddaję się Tobie, poddaję Ci całokształt w ogóle życia mojego, w ogóle pozwalam, abyś głęboko sięgał do mojego serca. Pozwalam Ci, żeby to Twoje słowo przeorało w ogóle moje serce, ponieważ jeśli pozwolę na to, to potem ten element wrzucania tego ziarna będzie miał jakiś efekt, prawda? Będzie miał jakiś efekt. Ja tak ze swojego życia mogę powiedzieć, że ja na samym początku, kiedy ufałam się, uczyłam się ufać Arturowi, pamiętam, że właśnie czytając słowo, w ogóle nieadekwatne do mojego życia, ale człowiek ma miłość do Boga samego i miłość do słowa. Czytam w ogóle słowo i dostaję objawienie, żebym
że ja będę, jestem odpowiedzialna za posłuszeństwo, a Artur za decyzję. Czy ja od razu widziałam jakieś w ogóle super efekty w naszym małżeństwie, w naszym życiu? Nie. Było trudno, było ciężko, mi było trudno emocjonalnie. Ja porównywałam swoje życie jako młodego wierzącego jeszcze powiedzmy do starego mojego życia, że w ogóle kurczę, to jak to teraz tutaj będzie? Kiedyś byłam manipulowana, teraz to będzie tak samo, tylko po chrześcijańsku, tak, nie? Tak, z krzyżem. Tak, jeszcze tutaj, wiesz, jak gdyby z krzyżem na plecach i tak dalej, nie? Ale chodzi w ogóle o to, że kiedy człowiek zaczyna kochać tego Boga samego, Jego w ogóle Słowo, to przebywanie w ogóle z Bogiem, to się okazuje, że w ogóle po wielu latach zaczynasz widzieć efekt, zaczynasz widzieć w ogóle owoc tego w ogóle, tej relacji, tak? Pamiętam, jak kiedyś taki człowiek do mnie powiedział, ważne dla mnie słowa, jak chcesz być posłuszna Bogu, którego nie widzisz? Jak jesteś nieposłuszna mężowi, którego widzisz? Powiedz to dzisiaj człowiekowi w kościele. Staje przed tobą człowiek i z tobą na przykład dyskutuje. Jesteś liderem w kościele i on staje i otwiera przed tobą w ogóle swoje usta. Tak. I tam jest jedna wielka w ogóle otchłań. Wiesz, co chodzi? No chciałoby się w ogóle powiedzieć, słuchaj, przytoczyć te słowa. I on twierdzi, że jest posłuszny Bogu. No nie jesteś posłuszny Bogu, bo nie jesteś posłuszny mi. Oczywiście. Jestem tutaj delegatem, jestem w ogóle ambasadorem. Ty też, ale w ogóle ja jestem liderem. I to nie o to chodzi, że w ogóle musisz tam wykrzyczeć, nie? Tylko są w ogóle prawidła. Są prawidła w ogóle, są zasady w ogóle żniwa, są, w ogóle są zasady w ogóle w Królestwie Bożym, jasne, tak? I dzisiaj, no powiedz tak dzisiaj człowiekowi. Ale dlaczego ty tak do mnie mówisz? Ale Bóg tak mówi. Ale jasne. Ale Bóg tak mówi w ogóle, jest Bogiem zasad, jest w ogóle, to jest w ogóle Bóg, który w ogóle trzyma się swojego słowa, tak? Ja sobie nie wyobrażam na przykład, żeby powiedzmy, no nie wiem, jest Jezus, jest ta dwunastka i któryś z nich przychodzi do Niego, mówi, weź w ogóle, ty jesteś tak jak napisali, jesteś brzydki w ogóle, nie będę Cię słuchał. Nie masz postawy ani urody. Nie masz postawy ani urody, tak, w ogóle, kim jesteś w ogóle, jesteś stolarzem, żebyś Ty jeszcze przyszedł z jakiejś tam kasty, to bym Cię słuchał, tak, weź idź stąd, nie? W ogóle tak nie było. Oni byli pozaburzani ci ludzie i nie do końca rozumieli, co Jezus mówi, dlatego On mówił im tam w przypowieściach. Czasami kręciła ich moc, więc też dłubali w różnych historiach, niekoniecznie gdzieś tam mądrze, ale nie wywalili mu takiego tekstu. Tak. Nie powiedzieli mu w ogóle, weź, my się pójdziemy na ryby, weź tam się przewiecz w ogóle, bo ty do nas mówisz za trudne rzeczy, weź, obniż loty do nas, nie? Jezus po prostu zawsze robił swoje i tylko się po prostu zastanawiał, okej, pójdziecie, zatrybicie, czy nie zatrybicie. Ja tylko tak sobie myślę, on wiedział, że jest gdzieś na granicach na przykład, że oni w swoich głowach są po prostu na granicy, nie? Mhm. I pyta się, okej, no to wy też chcecie odejść, nie? Musiał sobie zdawać, że to pewne rzeczy były za dużo, ale Jezus nigdy nie zwolnił tempa. Gdyby On zwolnił tempo, to ja podejrzewam, że nie doszedłby do krzyża. Gdyby, tak, gdyby On zaczął przyjmować postawę taką człowieka, który musi dojść do miejsca zrozumienia przez tych ludzi. On się tym nie przejmował. W ogóle swoje. Sporo też ludzi uważam, że ten werset, że tam Jezus siedział z tymi grzesznikami i tak dalej, to że ludzie to rozumieją też w sposób humanistyczny, nie? Że żarł z nimi i grzeszył. Wiesz, no to nie o to w ogóle chodzi, że żarł w ogóle z nimi i w ogóle z nimi grzeszył, tak? Chodzi o to, że Jezus wszędzie, gdzie był, naznaczał standard. Tak. Był ludzki, właśnie był ludzki, on był w ogóle normalny, ale tam, gdzie był, tam w ogóle naznaczał standard, nie? I dzisiaj jest jakiś taki lęk przed tym, żeby mówić tą prawdę, taką, jaką ona w ogóle jest, nie? Właśnie, kto dzisiaj słyszy? Idź, szukaj Boga. Mam problemy. Szukaj Boga. W ogóle szukaj Boga. To jest w ogóle odwieczna zasada. Kto puka, temu otworzą. Kto szuka, ten znajdzie. Pytanie, jak zdeterminowany w ogóle jesteś na tego Boga samego? Wiesz, w ogóle, jak ty w ogóle szukasz Go dzisiaj w swoim życiu? Czy szukasz tylko tego łatwego przepisu? Nie? O! Ale im się to udało. Anulowany dług. Ale tu w ogóle nikt nie szukał anulowania długu. Dokładnie. W ogóle siedzieliśmy z kartką i patrzyliśmy w ogóle, jak spłacać długi. Nikt nie szukał, jak w ogóle wyjść w ogóle i ominąć teraz
jakiś w ogóle problem. To tak. W ogóle nie tak. To nie tak w chrześcijaństwie. Szukaj Boga w ogóle samego, miłuj tego Boga, a w ogóle gwarantuję ci, że ta bliskość w ogóle z tym człowiekiem zaowocuje ci w ogóle innymi rzeczami, tak? Jasne. Ale nie szukaj w ogóle, jak ominąć teraz, tak? Bo to przy tym w ogóle wszystkim, przy tym takim prostym szukaniu w ogóle Boga, tak? W ogóle są te inne elementy, na które natrafiasz i one też szlifują w ogóle twój charakter, tak? Jasne, ale zobacz też taką rzecz, że ja na przykład w swoim chodzeniu z Bogiem zaliczyłem też takie rzeczy, gdzie to może głupio zabrzmi, ale było prawdziwe. On mi coś powiedział, że coś zrobił, ale generalnie to i tak było jakby w swojej naturze nieprawdziwe. Mhm. I na czym to polegało? Polegało na tym, żeby złamać we mnie w ogóle poczucie czegoś takiego, że ja mu nie ufam. Czyli coś takiego, ok, zrobiliśmy razem błąd, i teraz, ale to nic nie zmienia. To teraz ty musisz złamać sobie jakby w swoich myślach to, że tak, po pierwsze, nie oskarżysz mnie, w ogóle tylko mi zaufasz, bo teraz co zrobiliśmy razem? Razem popełniliśmy błąd po to, żebyś ty się nauczył, że i tak w ogóle idziesz za mną. Ja cię ze wszystkiego w ogóle ochronię, nieważne czy będzie się tam waliło i tak dalej, nie będziesz wierzgał. Tak. Ja musiałem przejść taki etap w swoim życiu, żeby jeżeli na przykład ktoś mi coś powie i będzie błąd, to żebym po prostu przestał, wiesz, jakby okej, okay, obrażę się na Boga, bo wprowadziłeś mnie w błąd. Błąd w ogóle, on nie miał żadnego znaczenia. Chodziło o to, czy pomimo błędu, który mamy razem zrobić, ja i tak będę dalej z nim. I to są, dla mnie to były gdzieś trudne takie rozkminki, skoro on jest to z tego bezpieczeństwa, bo mówię, to trochę nie do końca jest to logiczne, że można z Bogiem popełnić błędy. Popełnia się błędy. Ja wielokrotnie na przykład dzieci, jak uczę, to okej, okay, pod moim okiem zobaczymy, do jakiego momentu swojego błędu one się posuną. Nie? Ja je uczę w kontrolowanych po prostu warunkach i ja się na Bogu nie zawiodłem. Mimo że wiele rzeczy, które ja uciekałem w niego. Ja, jak na przykład jest jakiś problem, to przychodzę. To, że ja mam jakąś wiedzę, to jest jedna historia. Tylko to niczego nie zmienia, że ja wiem, tylko chodzi o to, jakie jest nasze rozwiązanie. Tak. I ja czasami nie wiem. Czasami zajmuje mi dzień, dwa, trzy, tydzień, miesiąc, dwa miesiące, żeby na przykład w ogóle dojść, żeby w ogóle coś się zmieni. Albo w mojej głowie się coś zmieni, albo jakaś sytuacja się rozwiąże, nie? I ja nauczyłem się szukać po prostu Boga i to wcale nie jest na pstryknięcie palca. Ludzie sobie wyobrażają, że pstrykniesz palcem, bo ja się pomodliłem i w ogóle jest już coś rozwiązane. Nie, nie jest. Nie jest. Czasami właśnie na przykład jest taka rzecz, że wchodzę w jakieś miejsce po prostu okej, to nie jest to, ale widzę, to nie jest to, no to się wycofuje. Jest napisane, szukajcie, czy wszystkiego próbujcie, a co dobrze się trzymajcie. Tak. Ludzie tego nie chcą. Ludzie nie chcą spróbować z Bogiem czegoś na przykład, bo przecież On jest nierozerwalny, On nigdzie nie idzie z Tobą. Jak wchodzisz w błąd, to idzie z Tobą. Nie? I teraz okej, dobra, to nie to. Cofamy się, lecimy gdzieś w ogóle w inne miejsce. I ja w swoim życiu w ogóle nie umiem ludziom odpowiedzieć na przykład na jakieś zagadnienia, jak przychodzą do mnie, co mają zrobić. Mówię, nie wiem, szukaj Boga. Ja nie wiem, co ty masz zrobić. Ja nie wiem, jakie tryby w głowie ci się muszą zmienić, żebyś na przykład zaskoczył. Ja nie wiem, co się ma w twoim życiu wydarzyć. Po ludzku wiem, znam to, ale to niczego nie zmienia. Bo... Tak, to są też te takie mechanizmy, wiesz, że pomodliłem się wczoraj i nic się nie wydarzyło. W sensie, no ale a na co liczysz? Co miało się po prostu wydarzyć? Co miało się wydarzyć? W ogóle z różnych też jak gdyby dołów zagładu wychodzimy, prawda? Każdy z nas w ogóle w innych etapach gdzieś Jasne. Tam w ogóle ugrzązł, tak? I jak gdyby oczekiwanie, że jednego poranka wstałem, przeczytałem kawałek psalmu, pomodliłem się i teraz no nic się tam nie wydarzyło. Ale w ogóle cierpliwości, Ale w ogóle jasne. Cierpliwości, w ogóle takiego, czegoś takiego bardzo w ogóle naturalnego, często monotonnego. Ale oczywiście. Wstajesz rano, w ogóle modlisz się, czytasz w ogóle słowo. To się w ogóle musi stać w ogóle taką rzeczą w ogóle naturalną, nie? W ogóle kocham tego Boga. Każdego dnia jestem gotowa na wszystko. Na wszystko w ogóle i przy okazji w ogóle przytrafiają mi się rzeczy dobre, tak? Ale nie kalkuluję, tak? Że ja Ci Boże oddałam dzisiaj półtorej godziny, tak. To Ty mi teraz tutaj dasz to. Ja teraz pomodliłam się tyle, to Ty mi teraz dasz tutaj to, tak? Nie, w ogóle człowiek jest nastawiony na to życie w ogóle. O, kocham tego Boga. Jasne. To dzisiaj w ogóle mam takie czasami wrażenie, że bo często mówimy o tym, że społeczeństwo jest inne, plastikowe, ludzie są coraz słabsi, tak? Coraz mniej jacyś tacy
nie wiem, przygotowani do tego życia w ogóle, tak? I teraz jest pytanie, czy natworzymy 1 500 000 narzędzi w ogóle, jak tym ludziom teraz w ogóle pomagać, czy właśnie jest taki czas, aby powrócić do reformatorskich w ogóle rzeczy, tak? Szukaj Boga. Szukaj Boga w ogóle. Ja gwarantuję swoim życiem, że szukanie Boga, monotonne właśnie szukanie Boga, daje w ogóle ogrom w ogóle efektów. Ogrom efektów. Pytanie, jasne, czy ty kochasz tego Boga? Czy jesteś posłuszny? Czy jesteś posłuszny Jego Słowu? Jaki masz stosunek? Na przykład dzisiaj właśnie do tego, powiedzmy, nie wiem, obierasz sobie w kościele, czy w jakiejś tam wspólnocie, w której jesteś, obierasz sobie jakiegoś mentora, tak? Jakiegoś w ogóle trenera, jakkolwiek to nazwać, tak? Jaki masz stosunek do tego, co powiedział do ciebie twój trener? Jaki masz stosunek do tego, co powiedział do ciebie twój lider? No ale wiesz, on ode mnie tam chce takich rzeczy. Ale jakich? Jakich rzeczy? A w Bożym Słowie jest napisane w ogóle, żeby zjeść ten zwój. Żeby zjeść Biblię. Jakby ci powiedział, zjedz Biblię, to zjesz tą Biblię, czy nie zjesz tej Biblii? Oczywiście śmieję się teraz, tak? No ale generalnie jaki masz stosunek? Ale właśnie to zobacz, to o to chodzi, a jakby zjeść tą Biblię, przecież to sam akt w ogóle nic nie wnosi. No tak. A nikt nie będzie mądrzejszy, a nikt nie będzie bardziej nakarmiony i generalnie akt jest głupi, tylko teraz co w ten sposób jakby byśmy osiągnęli albo zrobili? Akt posłuszeństwa. Tak. I dlatego i mnie na przykład Bóg tego uczył, aktu posłuszeństwa. Jak na przykład miałem, powiedzmy, nie wiem, przychodził mi jakieś rzeczy, nie wiem, słowo wiedzy i tak dalej, czasami było nietrafione. Czasami w ogóle ja też źle zinterpretowałem, ale nie miałem czegoś takiego, że tam, nie wiem, leci za mną Duch Święty, w ogóle ty tylko tego nie powiedz w ogóle, bo to jest tak i tak, uważaj, żebyś tego inaczej tam nie powiedział, bo będzie źle. Tylko okej, źle przetrafiłem, źle powiedziałem i w ogóle, no i co? No i jest kicha, nie? No i teraz jak wybrnąć z kich? No przepraszam, Panie Boże, pomyliłem się. Okej, w ogóle następnym razem nie pomylę się, w ogóle następuje gdzieś w mojej głowie korekta, ale z drugiej strony nie następuje niechęć do samego Boga, że ten mi w ogóle nie wyłożył całej epistoły, czego mam ominąć w międzyczasie, tylko uczy mnie, okej, ja ci powiedziałem. W ogóle, a zwróciłeś uwagę na czas i porę, a zwróciłeś na czas na swój stan emocjonalny, w ogóle no źle przetrafiłeś, to nie moja wina, nie Boga wina, moja wina, nie? I ja się tego uczyłem, żeby okej, w ogóle ja mam z Tobą cały czas relację, Ty mnie korygujesz. To, co na samym początku w ogóle on, Duch Święty mnie uczył, to korekty. W ogóle wrzuciłem papierek, nie trafiłem, idź podnieś. Korekta, korekta, korekta. I ja jestem mu za to wdzięczny, że dla mnie korekta jest istotna. Bo nie wszystko jest takie jak... To akurat to powiem. O. Miałem kiedyś taką historię, że chciałem komuś dać pieniądze, bo on tam był w złej sytuacji w ogóle i no, ja uważałem, że to jest tak bardzo dobre, że ja mu to dam. Tak. Pomogę mu, że w ogóle to będzie raz dla mnie dobre, dla niego dobre, ja przyczynię się do królestwa, bo dałem tam bratu w ogóle kasę, nie? Już taki, no dałem mu kasę, wracam taki podemocjonowany, że wszystko jest super, a on to mi mówi, ale ja nie chciałem, żebyś tego zrobił. Po pierwsze nie powiedział mi wcześniej, powiedział mi to po fakcie. I w ogóle zniszczył mi w ogóle jakby cały ten mój misterny plan, który ja sobie poukładałem i on mi nie przeszkodził w tym. Nie powiedział w ogóle, nie dawajmy w ogóle i tak dalej, tylko nie chciałam. I okej, dlaczego nie chciałeś? I mówi, bo ja chciałem, żeby ten człowiek sięgnął dna, a ty go utrzymujesz ciągle w takim samym miejscu patologii. Tak. I ja czasami nie wiem w ogóle, jakie jest rozwiązanie. Przychodzę do niego, w ogóle koryguj mnie. Nie chcę być w miejscu błędu, który pozornie wygląda, że jest fajny. No tamto było fajne, naprawdę ja się dobrze czułem. Taki byłem najarany, że tam jadę i dam mu kasę i go podniosę, w ogóle brata, w ogóle i tak dalej. Tak. W ogóle dla mnie taką istotną rzeczą z kolei w moim życiu też z Bogiem było to, że w wielu przypadkach miałem jakieś takie oczekiwanie, powiedzmy ja z kolei od moich liderów, że ponieważ jak Artur siedział w więzieniu, to ja uczęszczałem do kościoła zielonoświątkowego, miałem tam też swojego lidera i tak dalej. Tam kościół był duży, trudno było się dopchać do pastora. Generalnie na jakąś taką, nawet nie pamiętam, czy w tym kościele były jakieś takie duszpasterskie rozmowy, może i były. No tak. Czy z samym pastorem, czy ze starszymi, nie mam pojęcia. Ale miałam swojego lidera, którego tam sobie sama obrałam i tak dalej. I miałam też jakieś takie oczekiwania, że on mi zawsze będzie odpowiadał tym, co ja chcę usłyszeć, albo jakimś takim gotowcem. W sensie mam taki problem, to takiego gotowca mi da, ale
No, na szczęście nie trafiłam na takiego człowieka. Czemu mówię na szczęście? Dlatego, że to zmotywowało mnie w tych pierwszych latach mojego chodzenia z Bogiem do takiego wszczepienia w moje serce mechanizmu szukania Boga. Szukania Boga. Właśnie przychodziłam i mówiłam na przykład, no tam powiedzmy, no mam problem z tym i z tym. Szukaj Boga. Tak. I ta informacja często, no szukaj tego Boga. Ja mówię, no ale to, no szukaj tego Boga, no, a to gdzie on tam jest? No, czytaj Słowo. Słowo w ogóle czytaj. Ten człowiek, który był tym moim liderem, w ogóle zaszczepił we mnie ten mechanizm czytania Słowa, szukania Boga. Nie właśnie przyjścia do lidera, jako do tej skarbnicy, która mi da tą taką gotową w ogóle odpowiedź, tak? Nie mam pieniędzy, właśnie pieniądze ci dam. Nie masz tego, to ci dam to. No ja w tamtym czasie męża nie miałam. To co miałam? Przyjść do lidera? Co mi lider? Męża by ci dał. Co mi lider da? Odda mnie tutaj w ogóle. No nie odda mi tego, bo no właśnie szukaj Boga. Ten Bóg w ogóle jest tym, który ci w ogóle... że tak powiem, da ci to zadowolenie, tak? W ogóle szukaj Boga samego. I ja, kiedy dzisiaj ja usługuję ludziom, właśnie widzę, że często nie chcą ludzie ode mnie tej odpowiedzi, którą ja bym chciała im dać. Ale chcę ci dzisiaj powiedzieć, że te rzeczy, one mi naprawdę pomogły. One we mnie ugruntowały prawidłowy fundament, ugruntowały we mnie stabilny kręgosłup. Że ja dzisiaj, przechodząc powiedzmy przez jakąś tam, nie wiem, noc duszy, tak, jakąś dolinę cienia, nie lecę w ogóle do człowieka, ratunku, ratunku, tylko to jest czas ucieczki tam, gdzie jest moja pomoc. Bóg jest moją ucieczką, Bóg jest moją skarbnicą. Co też nie znaczy, że nie powierzam się człowiekowi, że nie ufam człowiekowi, że nie biorę tego Boga w ogóle z człowieka. Nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Ale nie pomijam czegoś, co jest w ogóle tym fundamentem, że to w ogóle, chodzi o Boga, że szukam tego Boga samego. Uważam, że to jest dzisiaj mało popularne. Mało popularne. Stąd są, jak gdyby jest bardzo dużo takiego przemęczenia, tak? Ponieważ liderzy są wstawieni w miejsce dawania ludziom tego, co ludzie winni odebrać od Boga samego, tak? Ja, wiesz, jak nieraz uczę ludzi na przykład na temat wiary, to ja zawsze powtarzam jedną rzecz. W ogóle wiara to jest w ogóle mechanizm nie z tego świata. Tak. To jest mechanizm, który jest odarty w ogóle z jakichś stanów emocjonalnych, w ogóle emocje tam nie grają roli, one nic nie zmienią. I teraz w ogóle i w tym stanie człowiek jest sam. Nie można zaprosić drugiego człowieka na przykład do wierzenia o to, co ja wierzę. Ja nawet jakbym chciał, powiedzmy, Malwinę wciągnąć do tego samego, do tego mechanizmu jego wiary, że wierzę o coś, że czasami drże, tak. Że czasami jest po prostu trudno w ogóle i tak dalej, to przecież ona tego tak samo nie przeżywa, jak i ja. Tak. Więc nie podzieli moich stanów emocjonalnych, więc jestem w tym sam. I w tym stanie jestem w stanie tylko uciec do Boga. Tak. I mówić, okej, w ogóle jestem w tym, wierzę o to, moje serce drży, nie wiem, co będzie dalej, wiem jedno, tak jak ty mi powiedziałeś, będzie dobrze. W ogóle mam się nie bać, w ogóle stosuję te fundamentalne rzeczy, ale jestem tam sam. Tak. A ludzie chcieliby w ogóle, żeby ktoś ten ból w ogóle wiary, bo to jest ból, w ogóle no, wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Nikt mi nie powie, że w ogóle to jest takie w ogóle proste gadać o czymś, czego nie ma i przeświadczeniem, że to jest. Tak. To nie jest proste. W ogóle to człowiek, który na przykład mówi, że wiara jest takie, o takie coś, to znaczy, że nigdy nie wierzył. Bo to jest ból, bo wiara, bo cud, który się na przykład nie wymodlisz i on jest za chwilę, to jest coś innego niż na przykład zaczęłaś wierzyć powiedzmy przez 5 lat o jakąś rzecz i po 5 latach dopiero po drodze różnych przypadków się coś ci manifestuje, a ty tam różne doły zagłady przeżywasz w ogóle i różne smutki, różne tragedie, czasami stany wycofania w ogóle i tak dalej i w końcu masz wiarę. Nikt mi nie powie, że to jest w ogóle bezbolesny akt. Tak. To jest w ogóle, mówię, to wiara jest nie z tego świata. Ludzie chcą od tego jakby uciekać w ogóle od bólu. Od bólu, nie wiem, porodowego albo jakiegoś tam innego, bo boli. No boli, no bo takie to jest. No, tak. Wiara, życie wiara się jest, rodzi. Tak. Wiara jest bolesnym elementem i teraz okej, okay, boli mnie, ale w ogóle ty jesteś rozwiązaniem. Nieraz pamiętam, Artur mówił, że w ogóle jak
on kocha bardziej Boga niż ciebie, a ty kochasz bardziej Boga niż jego, wy się jesteście w stanie dogadać. I jakby ja też zobaczyłem, że to jest jedyny klucz w ogóle do zjawiska, bo czasami może mieć, nie wiem, załóżmy, no, coś mi się w głowie stało, w ogóle nie widzę jakiejś sprawy dobrze, w poprawny sposób. To jest ta druga osoba, która kocha bardziej niż mnie, więc ona nie zrobi takiego myku, że przyjdzie do mnie i powie, okej, masz rację, tylko będzie się modliła w ogóle, niech, no, może nie w modlitwie czarów, nie ta manipulacja, że teraz będzie wymagała jakąś modlitwę i napierała, tak, tak. Tylko okej, w ogóle musimy te rzeczy zmienić, w ogóle Boże, jak ja mam na przykład, nie wiem, coś zrobić, czy w ogóle, nie wiem, usuwasz demoniczne siły w ogóle, które opresjonują człowieka, coś ten długi człowiek robi, dlaczego? Bo kocha Boga bardzo. Tak. A nie, że zaniżymy teraz standardy i loty, bo ten człowiek ma coś tam sobie w swojej głowie. Tak. W ogóle jest też coś takiego, że w tym takim szukaniu Boga to jest tak niezmiernie ważne, że dostajemy objawienie, coś, co jest nasze. Tak. Mamy szczególną, że tak powiem, tą specyfikę też rozmowy. W ogóle nie szukamy tego samego, co Bóg powiedział. Ja nie szukam tego, co Bóg powiedział do Artura. Tak. Są pewne zasady, wobec których się w ogóle poruszamy, one są stałe i niezmienne, ale w tej mojej relacji z Bogiem ja wiem, w którym momencie On w ogóle do mnie przyszedł, ja wiem, w którym momencie dostałam to objawienie, ja Go zastosowałam, to w ogóle przyniosło owoc w ogóle w moim życiu i to jest to cudowne. Przed czym ludzie próbują właśnie uciec, jakoś tak nie mieć tego, a lecieć właśnie do tego człowieka, że ten człowiek da mi to rozwiązanie. Są takie sytuacje, w których człowiek nie da ci żadnego rozwiązania. To w ogóle Bóg jest ten, który jest lekarstwem, tak? A nie ten w ogóle drugi człowiek. Są takie zamienniki dzisiaj w ogóle porobione, tak? I ludzie nie chcą właśnie szukać tego Boga w ogóle samego. O, że kocham Ciebie Boże. Pójdę za Tobą, dokądkolwiek w ogóle powiesz mi, że mam pójść. Zapłacę każdą cenę. Tak. Choćby bolało niemiłosiernie. Ktoś ostatnio mnie zapytał, a czy bolał Cię temat przebaczenia Arturowi? Decyzja nie jest bolesna, bo decyzja jest wypowiedzianym jakimś tam aktem, tak? Wypowiedziałam słowa. Tak, 30 sekund. 30 sekund słowo jest wypowiedziane, tak? Ale sam proces później tego, co wypowiedziałam, że ja podejmuję decyzję o przebaczeniu, tak? A Bóg, o i teraz skąd ja dostaję taką informację? Z relacji z Bogiem. Ja wiem, Boże, jak mam przebaczyć Arturowi? Jest we mnie głos. Podejmij decyzję, ja uleczę Twoje rany. Ja się tego trzymam jak koń dyszy. Tak. Ja tego nie... Gdzie ja to słyszę? Na indywidualnej modlitwie. Mi tego nie powiedział żaden kaznodzieja, mi tego nie powiedział mój lider, mi tego nie powiedział Artur, mi to powiedział Duch Święty w momencie bycia w ogóle w mojej w ogóle komorze, w mojej relacji w ogóle z Bogiem. Ja się tego chwytam, to jest dla mnie mocne, to jest dla mnie silne w ogóle. Ja nie szukam w tym kompana, tak? Bo tak. To jest w ogóle moje i Boga, tak? To jest dla mnie mega w ogóle istotne. Czy dalej proces jest bolesny? No jest bolesny. No jest bolesny w ogóle niemiłosiernie, ale kocham w ogóle Boga. W ogóle podjęłam w ogóle z Bogiem jakąś w ogóle decyzję, tak? Ale zobacz, to jest jak powiedziałaś a propos ran, że On uleczy Twoje rany. Tak. I teraz ja na przykład, jak spotykam się z ludźmi, ja standardowe gdzieś tam elementy w ogóle, z czym jest problem, ja wiem. Tak. Tylko teraz ja za groma nie wiem, jak uleczy się rany tego człowieka. Tak. To jest naprawdę mit, że można w ogóle wejdzie się w życie człowieka i musi pozasklepiać te rany i wiadomo wszystko, jakie te mechanizmy mają zastąpić. Ja nie wiem, to od tego potrzebujemy, tak, Boga. Nie wiem, może następnego dnia wstanie rano i będzie innym człowiekiem. Też są takie przypadki. A innym razem jest na przykład, powiedzmy, miesiąca, gdzie ten człowiek, nie wiem, ma, nie wiem, modlić się, studiować słowo i coś mu tam po prostu w głowie przeskoczy. Pyknie, tak. Coś mu pyknie. Ale no i nie mam gotowego rozwiązania. Co ty masz zrobić, żeby ci się najmniej rana zasklepiła? Nie wiem, to on ma właśnie zrobić. Ja pamiętam taką rzecz, że to jest, a propos, Jezus powiedział tak, ja jestem droga, prawda i życie, nie? I w ogóle chodzenie z Bogiem to jest droga. Ja kiedyś modliłem się jakąś tam rzecz, która była rozciągnięta w czasie i ja już sobie na tej drodze wyobrażałem, jak to będzie fajnie, jak to będę miał, w ogóle będę się cieszył, w ogóle i tak dalej. Okej, okay, pojawiło się i ja się już taki nie byłem zadowolony, nie? Mówię, okej, okay, jest, no. I teraz w ogóle jakby rozkminka w ogóle z Bogiem, no co to jest, że ja już się tak nie cieszę. No i no, jak się cieszyć, jak już idąc wiedziałeś, że masz. No to przecież no jest logiczne, że masz, nie? No to, że się zamanifestowało, to niczego nie zmieniło, no bo wcześniej było, nie? Tak. Z drugiej strony najważniejsza była droga. Ludzie są najrani na cel.
konkretny, nie? I nie chcą w ogóle przejść z Bogiem tej drogi, która jest, mogłaby być prosta, najczęściej nie jest, bo w posłuszeństwie można iść bardzo prosto, ale chodzi o tą drogę, o te przejście w ogóle, nie wiem, rozmowy, okej, okay, no co to było, no powinienem się ucieszyć, ja sam sobie zadawałem pytanie, no powinienem być szczęśliwy, no ale wedle tych rzeczy, no po co być szczęśliwy, skoro już wcześniej założyłem mam, no to już się cieszyłem, że mam, nie, więc przeżyłem w swoim sercu w trakcie tej drogi to, że mam, okej, okay, zamanifestowało się, jest, idziemy dalej, po co, po nowe rzeczy. Tak. Które też będą rozciągnięte w czasie, a nie na wyciągnięcie palca, że tam się pstryknie. Pewne rzeczy takie są, ale w większości nie. Tak. Też jest, że tak naprawdę w ogóle w tym szukaniu w ogóle Boga wszystko się kształtuje. Charakter człowieka Jasne. Się kształtuje. Modlitwa jego się w ogóle kształtuje. Ja pamiętam to, tylko mogę przytoczyć jako takie świadectwo. My przez pierwsze lata naszego chodzenia w ogóle z Bogiem głosiliśmy z Arturem proste w ogóle poselstwo Nowego Narodzenia. Proste poselstwo Nowego Narodzenia i tego, że kochaj tego Boga, w ogóle idź za Nim, w ogóle kładź w ogóle swoje życie, płać w ogóle cenę, tak? Jakże niemiłosiernie to było trudne dla niektórych ludzi do słuchania. Czemu wy wiecznie tylko o tym? Bo to jest coś, co my przeżyliśmy. To jest coś, co my przeżyliśmy. Po prostu byliśmy tak świadomi tego nowego narodzenia, zjednoczenia w ogóle z Bogiem, tego, że w ogóle tak naprawdę my żyjemy dzięki Bogu. Tak. Żyjemy dzięki Bogu w ogóle. I dzisiaj wielu ludzi, słuchając nas, próbuje wprowadzić do swojego życia pewne mechanizmy, ale te mechanizmy w ogóle bez relacji w ogóle z Bogiem, ja nie mówię, że one nie zadziałają, ponieważ my mamy nienarodzonego z Bożego Ducha Syna naszego, który no niestety wprowadza mechanizmy wiary i ma sukces. Jasne. I ma sukcesy, tak? Ale za groma nie jestem w stanie, ani ja, ani Artur, wyprowadzić Wiktora z niektórych miejsc, takich, które są miejscami, powiedzmy, niskiego poczucia własnej wartości, w ogóle odrzucenia i tak dalej. Jasne. To jest dzięki Bogu. I tak naprawdę w ogóle zastosowanie samych mechanizmów bez tej relacji w ogóle z Bogiem, tak, nie działa. Nie działa. Nie ma prawdziwego szczęścia, nie ma tych szczęśliwych dusz, tak, nie ma prawdziwej radości, nie ma tak naprawdę zadowolenia w ogóle z życia, bo nie ma tej relacji z Bogiem, nie ma tego szukania właśnie Boga samego, tak? Jasne, zobacz, jakby to dotykaliśmy tylko takich, powiedzmy, typowo naturalnych rzeczy, tak, w naszym szczęściu. A gdzie na przykład właśnie, powiedzmy, prorocza perspektywa? Tak. Gdzie tam bez w ogóle indywidualnej relacji, tak, to nic nie urzeźbisz. Jest jakiś schemat po prostu, tak? Ale on wiecznie taki sam w ogóle, przypięty w ogóle jakiś taki stelaż, nie? Ale to wiesz, to można żyć sobie w ogóle w taki sposób gdzieś tam poukładane, powiedzmy, ileś tam lat, nigdy za to nie wyjść, ale nic więcej się nie urzeźbi. Dlatego, że wiesz, na przykład w ogóle, Boże, co robimy? No, no tu masz, dobra, iść do takiego człowieka, ale po co? W ogóle ty się nie pytaj po co, tylko tam idź. Tak. Jak dojdziesz, to wtedy będzie punkt dalej, bo zazwyczaj z Bogiem tak jest. Tak. Że pewne informacje są cząstkowe, zrobisz krok, okej, to za chwilę się dowiesz dalej, nie? Ja tak wiele razy miałem, nie? I teraz bez w ogóle relacji z Nim nic się więcej nie wydarzy. Nie wiadomo dokąd pójść, nie wiadomo co powiedzieć, w ogóle, a finał jaki jest, no nie ma żadnych efektów. No tak, i dzisiaj na przykład no, przekonujemy ludzi w kościele, że dobrą rzeczą jest głosić Ewangelię, ale to jest w ogóle, to jest w ogóle odgórna w ogóle dyrektywa, tak, w ogóle, że mamy głosić Ewangelię, tak, pytać to możemy w ogóle Boga, gdzie, z tak. kim, jak, tak, ale nie przekonywujemy w ogóle ludzi dzisiaj do tego, że należy głosić Ewangelię. No jeśli ludzie nie głoszą Ewangelii, śmiem powiedzieć, że jest zachwiana relacja z Bogiem. Oczywiście. No jeśli dzisiaj się ludzie przekonuje, żeby głosić w ogóle Ewangelię, no to no niestety, to w ogóle, to śmiem powiedzieć, że ta relacja z Bogiem jest w ogóle zachwiana. Ja naprawdę dziękuję Bogu za te pierwsze lata mojego chodzenia z Nim i natrafienia na właściwego, powiedzmy, człowieka, który mi dawał odpowiednie materiały, dawał mi odpowiednie książki i nakierowywał mnie na takie rzeczy, które przeorały moje serce. Tak. One naprawdę mnie przeorały, więc to słowo, które tam potem było wrzucane, ono wydało owoc. Konkretny plon, konkretny owoc. I wielokrotnie to, co ja dzisiaj chcę powiedzieć do ludzi, może to niekoniecznie jest miłe,
ale to jest naprawdę coś, co daje owoc. Daje owoc w ogóle i da w życiu tak naprawdę konkretny plon. Konkretny plon. I tylko, że dzisiaj nie chcą ludzie tego słuchać. Bo to jest takie, jakie... No ale ja mam taki problem, a ty do mnie mówisz, szukaj Boga. A co mam ci powiedzieć? Co mam ci powiedzieć? Mogę ci... No właśnie daję ci mechanizm, daję ci zasadę. Szukaj Boga. Szukaj Boga. Jeśli jesteś zdeterminowany na Boga, tak? I zdeterminowany na rozwiązanie, to na pewno to rozwiązanie powstanie. Nastąpi. Tak. Ono powstanie. Jeszcze raz przytoczę te moje palenie papierosów, ponieważ ostatnio znowu ktoś do mnie napisał, no dobrze, ale ja też czytam ten psalm 119, dalej palę. Ja mówię, bo nie ma ratunku w psalmie 119. To nie o to chodzi. To chodzi o to, że zagłusz w sobie tą chęć palenia tego papierosa. W moim przypadku, w tym psalmie 119, chodziło o to, że czytaj ten psalm, aż uśniesz z niezapalonym papierosem. Tak. A wstaniesz rano i poziom nikotyny w twoim organizmie będzie jeszcze niższy. Tak, aż się wyrówna i jak gdyby ta nikotyna się wyrówna do tego stopnia, że zobaczysz, że nie umarłaś z powodu niepalenia papierosa. Proste. Tak? Więc jak chlasz dzisiaj, to czytaj ten psalm 119, aż uśniesz bez Johnny Walkera, aż uśniesz bez kieliszka bimbru. Dokładnie. To właśnie to o tym właśnie mówimy, że to szukanie Boga. Szukaj tego Boga dla tego Boga w ogóle samego, a nie w ogóle przepisów różnych. Kochani, to na pewno nie jest temat, który jak gdyby my tutaj wyczerpiemy, ale nie to jest też naszą myślą. Chcemy zawsze rzucić parę zagadnień, parę takich do przemyślenia, parę takich rzeczy, które spowodują, że włączycie swoje myślenie. Myślę, że na razie żegnamy się z wami przed wakacjami, chociaż może nam się coś uda w wakacje wyrzeźbić, jeśli Tadziu będzie dostępny i ja będę dostępna, ale może to jest niepopularne, ale szukajcie Boga. Dokładnie. To jest sukces. Do zobaczenia. Do zobaczenia.